Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś moim gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Bartłomiej Stawiarski. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie. Panie pośle, mieliście pracowity tydzień. Mieliście pracowity tydzień również sejmowo, ale pewnie emocjonalnie był to dość pracowity tydzień, bo powiem szczerze, o ile warszawskie manifestacje, co do których liczebności oczywiście są spory, o tyle kilkaset, mowa nawet o prawie 1000 osób w Opolu pod sądem, to jest dość poważna liczba. Jak na Opole. Opole na ogół, jeśli chodzi o protesty, było takie dość spokojne. Czy to nie jest taki sygnał dla partii rządzącej, że może jednak o jeden front za dużo? To znaczy, może otworzyliście ten front, z którym możecie mieć w przyszłości trochę kłopotów? No być może tak, panie redaktorze, tylko że jeżeli chcemy uregulować kwestie sądownictwa, no to kiedy jak nie teraz? No tak. Mniej więcej środek kadencji jest chyba ostatnim dzwonkiem, aby tą sprawę uregulować, no bo ja przypomnę, że sądownictwo to jest taka dziedzina życia, jedyna chyba w Polsce, która w zasadzie od 89 roku w ogóle praktycznie żadnym reformom nie była poddawana i przeszło suchą nogą z PRL-u, z niewielkimi tam oczywiście modyfikacjami. No i to wynika z tego głównie, że takie są oczekiwania społeczne, żeby naprawić system sądowniczy również. Ja widzę to w moim biurze poselskim, bo tak naprawdę to jakieś 70-80% spraw, które ja załatwiam w biurze poselskim, dotyczą wymiaru sprawiedliwości i sądów. Także jest ogromna niesprawiedliwość, znaczy obywatele mają poczucie ogromnej niesprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości w sądownictwie. To znaczy, że no jest to sygnał, że coś jest nie tak jednak. Obywatel w starciu z wymiarem sprawiedliwości, no na ogół, jeżeli dotyczy to jakichś jego przewinień, rzadko bywa zadowolony. No to jest chyba dość naturalne. Jeżeli się narozrabiało, no to trzeba za to odpokutować. No tak, tylko że duża część tych spraw, z którymi do mnie akurat przychodzą mieszkańcy, to gołym okiem widać, że te wyroki są krzywdzące, że są postępowania przewlekłe, które trwają latami. Sprawy, które wydawałoby się są oczywiście w oczywisty sposób do rozstrzygnięcia na korzyść obywatela, są rozstrzygane w jakiś inny sposób. No w zasadzie nie ma też żadnej odpowiedzialności sędziów za wyrok. Można człowieka w sądzie skrzywdzić i sędzia wydający ten wyrok w zasadzie no nie ma żadnej odpowiedzialności, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. To jest podobnie jak z odpowiedzialnością urzędniczą. No jest pewien problem, że no, zwykły obywatel w starciu z machiną urzędniczą czy wymiaru sprawiedliwości jest w zasadzie bez szans, jeżeli zostanie skrzywdzony. To może lepiej postawić na uczenie ludzi, jak powinni radzić sobie, na wychowanie obywatelskie nieco głębsze, na jakiś taki przedmiot w szkołach, w których może by trochę bardziej przygotowywać obywatela do kontaktu właśnie z machiną urzędniczą, zamiast reformować, czy dobrze, czy źle. Nie nam to oceniać, w sensie ani pan, ani ja nie wiemy, jak skończy się ta reforma i na czym to tak naprawdę się skończy. To może lepiej rzeczywiście pójść w edukację, a nie w reformy. No na pewno z tą edukacją jest coś nie tak. Ja rozmawiam też z kolegami na przykład, którzy pracują na policji czy właśnie w wymiarze sprawiedliwości, to mówią, że mamy taki trend w tej chwili, że ludzie wygooglują coś, czy oglądają jakieś programy typu Anna Maria Wesołowski w telewizji i każdy w zasadzie jest prawnikiem, przychodzą i też ta świadomość prawna jest nie do końca pełna w społeczeństwie. Natomiast No mówię, jest opór społeczny, no ale to jest opór takich środowisk głównie właśnie związanych z wymiarem sprawiedliwości, które napędzają całą machinę tych protestów. Sądzi pan, że te prawie 1000 osób w Opolu pod sądem to byli sami pracownicy wymiaru sprawiedliwości? Znaczy nie sądzę tak, tylko że to impuls wyszedł z tych środowisk, natomiast no, wszystkie środowiska, które z różnych powodów są przeciwko polityce rządu czy przeciwko samemu rządowi, w bardzo łatwy sposób się pod to podpinają, no bo to jest kolejny pretekst do tego, aby wyjść zamanifestować no, swoją niechęć do reform, które odbywają się w Polsce, no bo przez ostatnie 2 lata zostało przeprowadzonych tyle reform, że to chyba żaden poprzedni rząd tyle nie przeprowadził w połowie kadencji sejmowej przez 2 lata. No i również tutaj oceny tych reform są zasadniczo rozbieżne. No ale to jest oczywiste, że jeżeli reformuje się jakieś dziedziny życia, to zawsze jakieś środowiska będą się temu sprzeciwiały. Te środowiska, w których interesy godzą te reformy. No zawsze jak jest przeprowadzona reforma, to nie oszukujmy się, no ktoś może coś stracić. Panie pośle, to porozmawiamy teraz o innej reformie. Dlaczego chcecie zreformować ceny paliw?
Znaczy zreformować. Chcielibyśmy zreformować drogi powiatowe i gminne, które no, są w fatalnym stanie. Ja zanim poszedłem do Sejmu, byłem wicestarostą w powiecie namysłowskim. Mieliśmy 312 km dróg powiatowych, a byliśmy w stanie rocznie remontować 5 km tych dróg. Niektóre były już naprawdę w tak zaniedbanym stanie, no i łatwo policzyć, ile lat byśmy musieli te drogi remontować, żeby wszystkie wyremontować, a w międzyczasie te, które 10 lat temu wyremontowaliśmy, tak, by się to popsuły. To jest perpetuum mobile, sprawa nie do ogarnięcia. Ja myślę, że poczekajmy, czy ta ustawa wejdzie w życie. Jeżeli wejdzie w życie, to czy faktycznie ceny paliw zdrożeją, bo to jest na razie takie straszenie. No, są różne sygnały od koncernów paliwowych, które świadczą o tym, że być może te ceny się pozostaną na tym samym poziomie. Oczywiście tutaj wpływ ma też koniunktura światowa, ceny baryłek ropy, sytuacja polityczna również na Bliskim Wschodzie. Tam w tej chwili te ceny baryłek ropy są zbijane ze względu na sytuację polityczną bliskowschodnią, na taki bilans sił między mocarstwami bliskowschodnimi. Dlatego no, to nie zależy wszystko od ustawy, którą my tutaj przyjmiemy albo nie przyjmiemy, tylko też od pewnych tendencji światowych na rynkach paliw. Panie pośle, dobrze pan zdaje sobie sprawę, że zapowiedzi koncernów paliwowych o tym, że poniosą koszty tej zmiany, tego nowego podatku, no bo to przecież jest nowy, może nie tyle nowy podatek, ile podwyższenie stawki podatku istniejącego, że takie zapowiedzi to można raczej między bajki włożyć, bo po pierwsze dlatego, że każdy prezes mógłby później po latach zostać pociągnięty do odpowiedzialności za działanie na szkodę spółki. A po drugie, koncerny raczej starają się zarabiać pieniądze, a nie oddawać pieniądze. No, to jest jakby naturalne. No tak, tylko że to, mówię, prywatne koncerny, całkowicie prywatne, troszeczkę inaczej postępują niż spółki Skarbu Państwa. Jednak spółki Skarbu Państwa muszą też chociaż troszeczkę w swojej działalności biznesowej brać pod uwagę tą społeczną odpowiedzialność biznesu, czy po prostu interes narodowy również. Dlatego tutaj sytuacja jest troszeczkę inna. Oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, no żaden z prezesów nie może powiedzieć, że przerzuci te koszty na własną spółkę, no bo to jest jednak spółka, biznes, działanie faktycznie na szkodę spółki i nikt tego oficjalnie nie może powiedzieć. Dlatego myślę, że powinniśmy z ocenami poczekać. No, wcześniej wprowadzano również ten podatek, który miał iść na drogi. Okazało się, że w większości nie szedł na drogi. No i właśnie, panie pośle, i to jest to, czego ja się obawiam najbardziej, bo znaleźlibyśmy pewnie wielu takich obywateli kierowców, którzy gdy mieli absolutną pewność, że te pieniądze, które wpłacą, ta górka, którą wpłacą na benzynę, w rzeczywistości pójdzie w całości na remonty dróg, to pewnie powiedzieliby pal 6, ok, zapłacę więcej, jeżeli rzeczywiście to pójdzie na drogi. Natomiast to, co pan mówi, również z pana doświadczenia, wcześniej bywało tak, że wszelkiego rodzaju takie opłaty gdzieś ginęły po drodze, gdzieś była dziurka w tym worku pieniędzy i te pieniądze gdzieś z tego woreczka wyciekały zupełnie gdzie indziej. No tak bywało, no ale... Choć doświadczenie w uszczelnianiu systemów być może tutaj może się przydać. Mówię, poczekajmy na efekty i poczekajmy, jak się zachowają ceny paliw. No łatwo oczywiście opozycji jest w to uderzać, bo najłatwiej do Polaków przemawiać przez portfel. No, sami się podstawiliście, panie pośle. No wie pan, no, ja też mam troszeczkę zaufania do tych, którzy się znają na finansach publicznych, na rynkach paliw i tak dalej. No ja też nie jestem ekspertem w dziedzinie rynku paliw czy w dziedzinie, mówię, jakichś tam finansów publicznych tych na wysokim poziomie, mimo że jestem członkiem Komisji Finansów Publicznych, to nie jestem z wykształcenia ekonomistą. Skoro ci koledzy z rządu mnie przekonują, że będzie dobrze i że Polacy tego nie odczują na własnych portfelach, no to ja im wierzę, no i zobaczmy, jak będzie. No też taki jest mechanizm parlamentarny, że jeżeli coś działa źle, to można to jednak przez nowelizację ustawy korygować. No ja jestem ostatnim człowiekiem, który chciałby, aby coś się odbyło kosztem zwykłych Polaków. Zbliżają się parlamentarne wakacje, chyba, tak? Już. No, panie redaktorze, w tej branży nie mam wrażenie nigdy wakacji, bo mimo że sierpień jest miesiącem wakacyjnym, to krótka chwila wypoczynku, później się zaczynają dożynki. Ważne uroczystości zawsze dla mnie, bo ja staram się dbać o interesy wsi również i doceniać pracę polskich rolników, tych, którzy no, żyją z płodów ziemi. Także to tak wygląda, że my mamy wakacje
To tak samo jak co dwa tygodnie mamy posiedzenie Sejmu, a między tymi posiedzeniami czasami więcej się ale w terenie... Ale zdąży pan gdzieś wyjechać na jakiś urlop, tak? Myślę, że żona by mi nie wybaczyła, jakbym nie zdążył. Panie pośle, no to życzę w takim razie, żeby nie było żadnych perturbacji, żeby to rzeczywiście był już koniec tej wytężonej pracy sejmowej i czas krótkich, aczkolwiek zasłużonych wakacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bartłomiej Stawiarski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.